Siemanko, witam Was w kolejnym odcineczku dzisiejszym. W dzisiejszym zajmiemy się tym oto kładem. Kład 200 pojemności zewnętrz na zewnętrzu, w miarę w dobrym stanie. Chłodzony cieczą. Cóż mogę powiedzieć? Nie mogę powiedzieć za bardzo nic o nim. Tylko tyle, co właściciel go odpalił na chwilę. Na chwileczkę go odpalił, żeby ogólnie sprawdzić, jak to tam pracuje. Powiem Wam, no nie jest ok. Są stuki w silniku, kopci już. Więc no, nie jest to obiecujące. Raczej będzie trzeba silnik wyciągać, bo jest mało miejsca. Będzie trzeba go wyciągnąć na zewnątrz i tam grzebać dalej. A jak to ugryźć, teraz się tak zastanawiam. Jak to zrobić, żeby się nie orobić, a żeby robotę zrobić. Na sam początek odpalmy go. Zobaczycie, jak chodzi. Natłucze się niestety. Dymy wszędzie. Kopci niemiłosiernie. Kurde, się nadciągam to ja. No i tuczę się. Tuczę się niemiłosiernie, tak wam powiem. Są dwie opcje w tych kładach. W tych kładach najbardziej siada ogólnie Bendix. Bendix siada, zębatka pośrednia i rozrusznik. To jest wada ogólnie z tych baszanów, to jest ogólnie baszan, tylko nie wiem, jaki model dokładnie. Jest taka sprawa, że no tutaj w okolicy był taki baszan, ale no nigdy tak za bardzo się nie zastanawiał, co to za model. Taki fajny, zgrabny, mały kładzik. Powiem wam, że nawet mi się w miarę to podoba. Chociaż osiowość tylnego wahacza jeszcze jest trochę za wysoko. Ja bym to dał oś wahacza troszeczkę niżej i wtedy byłoby naprawdę fajnie. A tak to jest w takim trochę kitowym tak samo miejscu. I ma rewers mechaniczny na tylnej piaście. Droga sprawa, jakby się to popsuło niestety. Skrzynia chyba pięciobiegowa. Nie pamiętam, bo to ładnych parę lat, 6 lat temu takie okłada ostatnio widział. No i kurde, posiada zarąbiście dużą chłodnicę. Powiem wam szczerze. Nie wiem, czy to oryginalna, czy nie dokładana od czegoś. No nie jestem w stanie powiedzieć. Skleroza nie boli, nie pamiętam. U nas w Baszanie 200 S7 mieliśmy chyba. No to była chyba o połowę mniejsza chłodnica. No i silnik jest taki bardziej zielonkowaty, troszeczkę inna budowa. Dobra, tyle. Nie przedłużajmy. Ogólnie wałek rozrządu jest tutaj w bloku silnika. W tym miejscu, jak dobrze pamiętam, jest sforzeń i dwa koniki są w głowie. Ogólnie dwa koniki chyba są w cylindrze i potem są dwa popychacze, które tutaj popychają. No i jest to na popychaczach. Nie ma żadnego tutaj łańcuszka rozrządu. Mogę się tam mylić, ale jak dobrze pamiętam, to tak jest to rozwiązane. No i tak, no, trzeba będzie spuścić olej, spuścić płyn. No niestety troszeczkę więcej zabawy będzie, bo jest jeszcze płyn dodatkowo tutaj w układzie. Trzeba będzie ten płyn spuścić. No i porozpinać instalację, rozebrać co nieco tam te plasticzki, nie plasticzki, żeby kurde się tutaj podobierać do tego wszystkiego. No i cóż, no i szukamy. No, filtr oleju, jeszcze trzeba będzie sprawdzić, czy nie ma opiłków.
Też przy okazji, póki jest silnik w ramie. Skoro wiemy, na czym stoimy, zabierajmy się do roboty. Powiem wam, totalna masakra. Nie ma oleju w silniku. Po pierwsze, nie ma oleju. Po drugie, ten olej ma taki kiepski kolor, tak jakby delikatnie przepuszczała pompa wody. Nie wiem dokładnie, jak to tam jest rozwiązane, czy jest jakiś uszczelniacz. Na pewno jakiś jest, bo jest napędzane od wału, jak widać. I no, widać, że przepuszcza trochę. Dobra, jeszcze odkręcę filtr oleju sam i zobaczymy, jak to tam wygląda, czy są opiłki. Ale może być, powiem szczerze, może być kiepsko. Nie jestem zadowolony. Trzeba będzie prawdopodobnie silnik rozpoławiać i myć go z tego wszystkiego. Posprawdzę wszystkie łożyska. Gorzej, jak łożyska na wale poszły, będą koszta kolosalne. Powiem wam, że już nie jestem zadowolony. Myślałem, że będzie trochę tylko roboty. Że ewentualnie rozrusznik albo coś w tym stylu się rozleciało. Tam jakieś zębatki, Bendix czy coś. A tutaj mogą być koszta. Teraz odkręcę jeszcze tego filtra oleju i ewentualnie trzeba będzie napisać właścicielowi, jaka sprawa jest. Kurde, zły znak. Ojej. Bardzo zły znak. Kolor bardzo kiepskawy, tak wam powiem szczerze. Kolor tego oleju, brązowy. Kurde. Pełno opiłków. Pełno opiłków. Nie ma uszczelki na filtrze. Nie. Powiem wam szczerze, jest to realne, ale no nie wygląda mi to za obiecująco. Idę pogadać z właścicielem. Zobaczymy, co postanowią. A few moments later. Dobra. Wiem, na czym stoję. Porozmawiałem tam z właścicielem, można tak powiedzieć. Młodziutkim, który tym jeździ. No, ciężko jest mi mówić, bo no, kiepsko to wygląda. No rozbiorę i będę szukał, no popatrzę, zobaczymy, co będzie do roboty i ewentualnie no będziemy to naprawiać wszystko, co trzeba, chyba że koszta będą zbyt wysokie, no to wtedy no niestety będzie zmiana, no i nie wiem, co wtedy. Na chwilę obecną mam zrobić to tak, że ocenić po prostu straty, jakie są, ile wyjdzie koszty, jakie będą koszty, więc rozbieramy, myjemy wszystko, oceniamy zużycie części, no i tyle. Mamy to. Udało się dziada wyciągnąć. To nie pit bike albo quad 110, gdzie zajmuje to 5 minut.
Tu trzeba było troszeczkę więcej się nakombinować, nakręcić śrubek, blaszek, tego wszystkiego. To będzie chwilę stało, więc teraz zostało mi tylko to poskładać wszystko. Te uchwyty, nieuchwyty, śrubki pochytać. I zajmiemy się rozbieraniem tego silnika, może jeszcze w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, mam tu co nieco przygotowane. Czas najwyższy to rozebrać, zobaczyć w jakim to jest stanie. Silnika z zewnątrz nie myję, nie chcę się rozkładać tych karczerów, tego wszystkiego. W teorii to powinienem umyć go z zewnątrz. Możecie mnie krytykować, jak tam uważacie. Płakał z tego powodu nie będę. No, tu będzie od groma roboty jeszcze trochę, więc szkoda mojego czasu marnowania. Chcę to jak najszybciej rozebrać i mniej więcej zobaczyć, co tam jest do zamówienia i zamówi te części, a wtedy, kiedy będą części przyjeżdżać, no to w międzyczasie sobie będę mył na spokojnie i ewentualnie tam sprawdzał co nieco jeszcze, jakbym coś miał przeoczyć. Dobra, włączamy timelapsa, szkoda mojego zbędnego gadania i zabieram się do roboty, bo to będzie też trochę rozbierania, jest trochę bardziej silnik skomplikowany niż taka 110 lub jakikolwiek pitbike, więc jedziemy. Powiem wam, totalnie zmasakrowany ten silnik jest. Patrzcie, co tu jest. Ile opiłków? To wszystko to są opiłki na tym łożysku. To wszystko to są opiłki. Cały silnik, caluteńki silnik pokryty opiłkami. O dziwo łożyska, no nie wiem, o dziwo łożyska jakoś dobrze to wyglądają. Ale wszędzie opiłki, dosłownie wszędzie. Możecie tego nie widzieć, bo jest ciemno. To co młodziutkiemu pisałem właścicielowi. No niestety nie ukrywam, najgorszy scenariusz okazał się prawdą. Wał jest zniszczony. Zębatka od drożądu też jest zniszczona. Najgorszy scenariusz. Skrzynia wygląda w miarę na pierwszy rzut oka, ale wszystko jest pokryte w opiłkach. Wał ma delikatny luz. Nie wiem, czy tą zębatkę kupi, kurde, w ogóle. Tak wam szczerze powiem. Rozwalony jest też standard. Zobaczycie, jest to pęknięte, to standardowo. Tutaj nie ma co szukać dalej, bo to jest normalny Bendix rozwalony, tak samo. Normalnie od Bendixa porozpieprzało to wszystko, więc kurde, nie wiem. Jeszcze nie oglądałem cylinder z tłokiem, ale jak jest tyle opiłków, no to logiczne, że to będzie zjechane, ciul. Jak tam głowica, też nie oglądałem, zobaczymy jak tam głowica. Ale to podobno paliło 1:1. Ma tym też opiłki, pełne opiłków. Chociaż tak w miarę czysto nawet wygląda głowica. Normalnie istna masakra. Istna masakra. Dobra, kończmy ten dzisiejszy odcinek. Tak źle silnika już dawno nie widziałem. Nie mówię, że nie widziałem w ogóle, ale dawno tak zmasakrowanego silnika nie widziałem. Nie chcę mi się przekręcać. Tu jest chyba
pokrywkę. A jeszcze wam pokażę to, żeby nie było. Właściciel też sobie będzie mógł zobaczyć. Nie ma tutaj żadnych podkładek, nie ma nic. Patrzcie, co tutaj mamy. Na pierwszym silniku. Patrzcie na to. Kurde, nic nie widać, słońce. Silikon, opiłki. Patrzcie. Tak się dzieje. Tak się dzieje, jak jest. Jak się silikonuje silniki. Na razie i tak tego nie będę czyścił. Tam też w tej dziurce pełno opiłków. Dobra, to ja kończę dzisiejszy odcinek. Standardowo, jeśli się wam podobało, łapeczka w górę. Jeśli się nie podobało, łapeczkę w dół. Powiem wam, przeczuwam, że tutaj będą cyrki. No, nie wiem, jakie koszta będą dokładnie. Będę musiał dopiero szukać, czy w ogóle części wszystkie uszkodzone są dostępne. I mniej więcej w jakich cenach, ale będzie tam troszeczkę do zapłaty za części. No, klient, właściciel na pewno troszeczkę za części zabuli, żeby to zreanimować. Najlepiej, aby tutaj wszystkie łożyska wymienił na nowe, chociaż kurde, u mnie w okolicy no, jest ciężko z tymi chińskimi łożyskami, chińskimi rozmiarami, a zamawiać łożysko i płacić 20 zł, no to też tak 15 zł za przesyłkę, no to też takie. Nie kalkuluje się łożysko na przykład 5 zł, a się okaże, że 15 przesyłka, nie? A na przykład u jednego sprzedawcy nie dostanie się wszystkich rozmiarów. No i mogą być też kiepskie i krócej wytrzymają niż te łożyska tutaj w środku. Więc to jeszcze jest kwestia taka, że będę musiał to ocenić. Czy te bieżnie nie są tam kurde obrobione, jak to tam wygląda. Łożyska na walet na pewno z wałem przyjdą, więc wał będzie musiał być nowy. Nie ma uproś, trzeba nowego wała do tego, nową zębatkę pośrednią na wale. Kurde, koniki już też przybrane. Tak jest, jak się kurde tak jeździ. Koniki już też przybrane są, jasny pierno. Ojej, no nie wiem. Będę musiał zobaczyć, czy w ogóle będzie sens to robić. Czy nie będzie jakiś używany silnik dostępny, żeby pół części przynajmniej kupić. Bo tutaj jest normalnie istna masakra. Dobra, to na tyle. Do następnego. Łapeczka koniecznie w górę, jeśli się podobało. Nie podobało się, łapeczka w dół. I lecimy z tematem. Mam nadzieję, że będziemy to składać niebawem. Do następnego, na razie, trzymajcie się, hej.